A teraz o zapachu, o aromacie, o tym, czego używać ze strony żywiołu powietrza. Jeżeli nie masz absolutnie żadnej możliwości, by użyć któregoś z powyższych, użyj piór. Na ołtarzu poruszaj po lewej stronie, na ołtarzu alchemicznym oznaczają żywioł myśli, oznaczają słowa. Później możesz użyć tych piór tak, jak używa się inspiracji. Jeśli potrzebujesz inspiracji, jeśli potrzebujesz ruszyć do przodu, zacząć coś robić, to najlepsze, co możesz zrobić, użyj piór. Połóż je na swojej klawiaturze, jeśli nią piszesz. Włóż je w książki. Tam, gdzie znajdują się teksty i słowa, tam lubią znajdować się pióra. Albo to, co zostało po twoich kadzidłach. Popiół, o którym niewiele mówi się w magii, chyba że mówią, że przemawiają ku uczniom mistrzowie. Oto bardzo ważna część twojego rytuału. Też niektórzy ją pomijają. A jeżeli pominą zapach, to wszystko, co tworzą, może stać się dla pięciu ludzkich zmysłów. A gdzie szósty? Gdy coś tworzymy, gdy coś kreujemy, gdy wprowadzamy coś w życie świata i w rzeczywistość, tak oto niech ta rzeczywistość jest otwarta każdym zmysłem. Niech jest o tym ogień, niech jest o tym woda, niech jest o tym powietrze i ziemia i niech jest o tym poczucie. Kadzidło na moim ołtarzu to dzisiaj darszan. Podczas ceremonii Mabon użyte będą również perfumy, których używam na co dzień, jak i zapewne aromaty tego, co znajdzie się na ołtarzu ze stron natury, jako ziemskie dary. To bardzo ważny, bardzo istotny element. Pamiętajcie, że ten rytuał tworzę dla was wcześniej, ażebyśmy wszyscy, ja również, mogli zrobić go raz jeszcze, razem, 23 i przez cały tydzień. To ważne. Jeżeli potrzebujesz zrobić rytuał więcej niż raz, zrób go. Jeżeli zaśniesz, nie przejmuj się. Czasami tak organizm reaguje, gdy przejdzie w częstotliwość wyższą niż ta, w której na co dzień przebywa. To jak najbardziej naturalne. Gdy organizm osuwa się w sen, oznacza to, że stan teta, przez który przechodzisz, jest zagospodarowany w ciele na konieczny, natychmiastowy ratunek. Potrzebujesz cudu? Potrzebujesz zestroić się z najlepszością siebie szybko. Nie odbieraj sobie tego. Rytuał zadziała, nawet jeżeli go prześpisz. Pod warunkiem, że spisane będą twoje intencje, nadane twoje kierunki i twoje błogosławieństwo wyrażone na to, by słowo ciałem się stało. Kadzidło może być białą szawią. Wprowadzi wówczas czystość, posprząta po przeszłości. Pokaże dokładnie, z czego oczyszczasz się i będzie to obecne w twoich myślach. Albo może być to palo santo. I choć miejmy na uważności, jak wygląda biznes i sprowadzanie tego rodzaju ingrediencji do działań magicznych, tak jeżeli używasz tego rytualnie w niewielkich ilościach, pamiętaj, że łączysz się z bardzo ważnym konglomeratem energii, z każdą ceremonią psychodeliczną i szamańską, do której dokładnie tego zapachu użyto. To tak, jakby zadzwonić tym numerem telefonu, tym zapachem, do źródła tej mocy. I dotyczy to każdego zapachu. Pamiętaj, czasami świece na twoim ołtarzu mają zapach, ale nie liczy się to jako kadzidło. Nie jest to jednoznaczne z powołaniem żywiołu powietrza w obecność. Dlatego zadbaj o to zawczasu. Zadbaj o to, przywołaj wiatr, przywołaj, jeżeli potrzebujesz, jakiś konkretny zapach. Użyj olejków eterycznych, też pamiętaj, w swojej formie, oliwnej formie, która przychodzi następnie w formie lotną. Jednoczą one niebo i ziemię. I będzie o tym więcej w naszej nauce już bardzo niebawem. Pamiętajcie, to właśnie od strony tego zmysłu najwięcej prawdy dotyka nas jak najwcześniej.
Ciężko bowiem reklamodawcom kłamać dokładnie tędy. Człowiek swój zapach, swój węch ma bardzo swój i własny. Niech wszystkie zapachy Twojego ołtarza, niech wszystkie zapachy Twojego życia sprzyjają Tobie w energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. Abrakadabra. Pamiętaj o tym, by zapewnić bezpieczeństwo, gdy korzystasz z kadzideł. Ich popiół może bowiem coś rozpalić. Popiół kadzideł, gdy jest już zimny, można użyć nie tylko do kwiatów. Można go włożyć między księgi. Można skorzystać z niego jak z dawnego czasu. Pamiętajcie o tym.